Maciej Wolny, telewizja w Polsce.pl, nasze gorące pytania. Witam państwa serdecznie. Przede mną najnowszy tygodnik sieci i artykuł Strach przed Tuskiem redaktora Stanisława Janeckiego, opisujący też bieżącą sytuację polityczną, ale odnoszący się w szerokim aspekcie do tego, jak dzisiaj wygląda układ sił na opozycji i też tego, czego boją się liderzy ugrupowań opozycyjnych poza Platformą Obywatelską, bo wynika z tego artykułu, że boją się właśnie Donalda Tuska. Ale czy tylko Donalda Tuska i z czego ten strach wynika? O to zapytam redaktora Stanisława Janeckiego, który cały czas jest razem ze mną. Panie redaktorze, kłaniam się pięknie. Jeszcze raz dzień dobry. Jeszcze raz dzień dobry. Ja zapytam, dlaczego jest ten strach przed Donaldem Tuskiem wśród liderów opozycji? Czy na pewno ten strach rzeczywiście jest takim strachem? Z czego on wynika? Czym on się objawia? Jak to wszystko wygląda obecnie? No to jest racjonalne, bo nikt przecież nie bałby się Borysa Budki, poprzedniego szefa Platformy Obywatelskiej. Borys Budka co najwyżej dostarczałby radości z różnych swoich działań. Natomiast od momentu, kiedy Donald Tusk wygłosił 3 lipca 2021 roku swój manifest nienawistny, no to jest facet groźny z tego powodu, że zapowiada niekonstytucyjne i bezprawne działania w stosunku do tych, którzy zajmują najwyższe urzędy w państwie, tych instytucji konstytucyjnych typu Trybunał Konstytucyjny, Narodowy Bank Polski. Nie wymienił wprawdzie Instytutu Pamięci Narodowej, ale przecież wiemy od lat, że Platforma Obywatelska chciałaby Instytut Pamięci Narodowej zlikwidować, więc w tym sensie jest to człowiek niebezpieczny, bo przeszedł taką ewolucję też od gadania. Wcześniej dużo gadał i nic z tego nie wynikało, a teraz ma wyraźnie ochotę, żeby te swoje zapowiedzi zemsty i odwetu zrealizować. I to nie dotyczy tylko obecnie rządzących, bo zwykle jak się zapowiada odwet, to on w pewnym momencie uderza także we własne szeregi. Pamiętamy, jaką ewolucję przeszły różne ugrupowania, szczególnie Jakobini. W rewolucji francuskiej to wcale nie było radykalne ugrupowanie na początku, a potem stało się takim egzekutorem i właściwie strażnikiem tej... Boże, zapomniałem, jak się nazywa ta gilotyna. O, strażnikiem gilotyny. To jest jeden powód, czyli przeświadczenie, że jak ktoś ma zamiary takie wobec przeciwników politycznych, to będzie miał też wobec partnerów, tym bardziej, że Donald Tusk jest znany z tego, że wszystkich swoich przeciwników w partii wyrzucił, właściwie upokorzył. Różne oskarżenia wobec nich formułował jego partnerzy. No tak, ale tutaj światły cel jest przecież Donalda Tuska, walka ze złem, z tą ciemnością, o której mówi. Dlaczego liderzy, pozostali liderzy opozycji nie chcą ramię w ramię z ciemnością walczyć? Najbardziej walczą ze złem ci, którzy są osobieniem tego zła. Przecież niejaki Lenin i Stalin nic nie robili innego, tylko walczyli ze złem. Podobnie pewien Adolf z Wąsikiem, Austriak. To jednak niezbyt daleko idące porównanie w kontekście Donalda Tuska? Zupełnie nie, dlatego że wszyscy opętani walką ze złem, bo to jest rodzaj opętania, są bardzo niebezpieczni. To jest oczywiście niemożliwe, żeby dzisiaj być Stalinem czy Adolfem i całe szczęście, że to jest niemożliwe. Nawet w takich krajach jak Rosja czy Białoruś to jest niemożliwe, chociaż w Rosji niebezpiecznie zbliża się do tamtego poziomu, ale jak ktoś ma takie przeświadczenie, że tak musi uprawiać politykę, bo wszystkie wcześniejsze metody okazały się nieskuteczne, to jest człowiek groźny. I to jest jeden poziom, który powinien trochę jeżyć włos tym wszystkim, którzy właśnie pamiętają, kim był Andrzej Olechowski, kim był Paweł Piskorski, świętej pamięci Zyta Gilowska, świętej pamięci Maciej Płażyński, Jan Rokita i tak dalej. To wszystko są ofiary Donalda Tuska, więc on się nie cacka nawet ze swoimi. Więc to jest pierwszy poziom, to jest strach fizyczny. Drugi poziom to jest strach wynikający z tego, że nikt tak nie skupia na sobie
tych negatywnych cech jak Donald Tusk, bo on, mówiąc o walce ze złem, oczywiście operuje złem jako narzędziem uprawiania polityki. To jest nawet już tak ponad makiawelizmem. Machiavelli dopuszczał wszelkie środki do zdobycia władzy politycznej, ale tu jest wyraźna instrumentalizacja odwetu i zemsty jako narzędzia politycznego, więc ci wszyscy inni liderzy nie chcą, żeby przylgnęło do nich określenie, że są, przepraszam za wyrażenie, szurnięci na punkcie walki ze złem, tak jak jest Donald Tusk. Czyli nie chcą brać udziału w tej wojence. Nie tyle, że nie chcą, chcieliby tylko innymi metodami, natomiast jeśli mają uchodzić za kompletnych, opętanych wariatów, a bardzo dbali o wizerunek jak Szymon Hołownia czy Władysław Kosiniak-Kamysz, ludzi przewidywalnych, albo jak Włodzimierz Czarzasty, trochę takich żartujących, ironicznych, mających dystans do polityki, to przyklejenie ich do Tuska i traktowanie przez wszystkich jako pomocników tych najbardziej, przepraszam znowu za wyrażenie, szurniętych w polityce, jest zupełnie niewygodne i cały ten budowanie tego wizerunku umiarkowanego można wyrzucić w kąt, jeśli by mieli odpowiadać za to samo, a odpowiadaliby, bo w wypadku koalicji, no jakby nawiązuje się albo obciąża wszystkich to, co najgorsze jest w tej wspólnej puli wartości, to byłby dla nich ogromny problem. Jest wciąż to. Spory ciężar. I o tym, myślę, też świadczą najlepiej słowa przedstawicieli Polskiego Stronnictwa Ludowego. Kilka takich słów sobie posłuchamy teraz na antenie, bo to rzeczywiście ciekawe, jak te opinie się układają. Zacznijmy od lidera Polskiego Stronnictwa Ludowego, Władysław Kosiniak-Kamysz. Tak o Platformie Obywatelskiej, o Donaldzie Tusku się wypowiadał. Posłuchajmy. Ja często rywalizuję, bo jesteśmy różnymi formacjami. Też konkurujemy przecież z Platformą Obywatelską. Jak jest możliwość, to współpracujemy, ale nie jesteśmy w jednej formacji, bo mamy różne poglądy na wiele kwestii. Różnimy się po prostu. Ale różnimy się w taki sposób, który jest normalną różnicą. Niby normalna różnica, ale konkurujemy, inne poglądy, tak mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, i to ta opinia, myślę, jest delikatna w stosunku do tego, co usłyszymy za chwilę z ust pozostałych polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego. Na początek pani poseł Urszula Nowogórska na naszej antenie w ten sposób mówiła również o koalicji, kiedy z Platformą Obywatelską wspólnie Polskie Stronnictwo Ludowe rządziło. My wtedy byliśmy również w koalicji rządzącej i powiem panu szczerze, że gdyby ode mnie to zależało, gdybym ja miała wpływ na pewne rzeczy i mogła o pewnych kwestiach decydować, to ja bym była wtedy zwolennikiem wyjścia z tej koalicji. Nie chcemy jednej wspólnej listy, chcemy zachować swoją tożsamość i swoją niezależność, a biorąc pod uwagę to wszystko, co działo się wcześniej, jesteśmy i silniejsi, i mądrzejsi, mamy swoje doświadczenia i tak jak pan powiedział, że czasem do tej samej wody się nie wchodzi dwa razy, w związku z czym my chcemy zgodnie ze swoim programem, ze swoimi przekonaniami, ze swoim poglądem światopoglądowym na różne kwestie, które są dyskutowane również teraz społecznie, mamy i chcemy zachować swoją tożsamość i niezależność polityczną. Dlatego chcemy iść odrębnym komitetem, nie chcemy iść na wspólnej liście. I drodzy państwo, ostatnia wypowiedź. Poseł Jarosław Rzepa, również Polskie Stronnictwo Ludowe, również na antenie telewizji w Polsce.pl. Posłuchajmy. Niestety bardzo często mówiło się o rządzie PO-PSL, wiedząc o tym, że tak naprawdę jako mniejszościowy koalicjant to mieliśmy mniej więcej tyle, ile było naszych posłów, tyle mieliśmy do powiedzenia w tym rządzie. A jednocześnie odpowiedzialnością obarcza nas się za całość, nawet w tych resortach, których w ogóle nas nie było. No ale ja rozumiem, że taka jest narracja polityczna i to jest wygodne. No jaki tutaj obraz nam się przedstawia? Z jednej strony, że kiedy była ta koalicja, to już pojawiały się takie myśli, że dobrze by było z tej koalicji rządzącej z Platformą Obywatelską wyjść, że gdzieś niesłusznie obwinia się Polskie Stronnictwo Ludowe za błędy tamtej koalicji, no bo my w zasadzie to nie mieliśmy wiele do powiedzenia, byliśmy tylko drobną częścią tejże koalicji, a większość stanowiła oczywiście Platforma Obywatelska. Czy to jest, panie redaktorze, refleksja, czy racjonalne spojrzenie na obecną sytuację polityczną? No to jest doświadczenie przede wszystkim, doświadczenie, które zaszkodziło Polskiemu Stronnictwu Ludowemu. Przecież te dokumenty, które są ujawniane w tej chwili, na przykład kontrola NIK-u dotycząca kontraktów gazowych z
Gazpromem, tych tam z czasów, kiedy zawierał je Waldemar Pawlak, czyli 2010-2012, no to horror jest po prostu. Nie było nawet instrukcji negocjacyjnej, czyli oprócz tam jakiegoś udziału samego wicepremiera Pawlaka w tym wszystkim, nieustannie wpychanie na miny tego mniejszego koalicjanta. Przecież sam Władysław Kosiniak-Kamysz firmował obniżenie, podwyższenie wieku emerytalnego i przesunięcie tych środków z OFE w gruncie rzeczy do budżetu, no bo tam ta operacja księgowa, to potrzebowano pieniędzy, więc te pieniądze się znalazły, więc korzyści z tego są żadne i zdają sobie sprawę politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego, że wszystko, co najgorsze ma w sobie Platforma Obywatelska i jej lider, ten sam, który zresztą z nimi współpracował w tamtej koalicji, przylepia się do tej partii i cały ten ich wysiłek, żeby z Koalicji Polskiej zrobić ugrupowanie centrowe, które jest pozbawione tych skrajności, no ległby w gruzach, gdyby poszli na ten układ, bo Donald Tusk by wywinął jakiś numer, jak to lubi wywijać, i albo ich zmarginalizował. No przecież nie czarujmy się, każdy, kto widzi, jaką funkcję odgrywa Nowoczesna w Koalicji Obywatelskiej, czy Inicjatywa Polska, czy Partia Zielonych, ma jasno widzi, że te partie nie istnieją po prostu, są jakimiś podnóżkami Tuska, sprowadzonymi do roli takich do pokazywania, o zobaczcie, my także mamy swoją krówkę z dwoma głowami, żeby na jarmarku ją pokazywać, że mamy tu różnorodność oferty, ale to jest żenujące i takie upokarzające. Panie redaktorze, nawet jeśli z naszej rozmowy gdzieś taka sylwetka Donalda Tuska nam się maluje mało pozytywna, ta polityczna przynajmniej, to nie ulega wątpliwości, że również z tej rozmowy Donald Tusk wychodzi jako niezwykle silna postać w polityce, skoro każdy lider pozostałych ugrupowań partii opozycyjnych się go w jakiś sposób boi. I teraz pytanie, bo tak się zacząłem zastanawiać, czy widzi pan jakiegokolwiek lidera na opozycji, pójdźmy dalej, jakiegokolwiek polityka w tym momencie, który byłby w stanie ograć Donalda Tuska? To znaczy, to nie wynika z jakichś super umiejętności Donalda Tuska, owszem, z jego doświadczenia, szczególnie tego wykańczania przeciwników, ale z sondaży. No jeśli Platforma ma określone poparcie, jeśli z poprzednich subwencji ma pieniądze, których nie mają pozostali, to jest jasne, że to jest silny przeciwnik, niezależnie od cech charakteru, i trzeba się z nim liczyć. A ponadto, jakby go porównać do poprzedniego przewodniczącego partii, czyli Borysa Budki, czy do tchórzliwego Rafała Trzaskowskiego, który nie zdecydował się na konfrontację z Tuskiem, to oczywiście, że nie ma nikogo takiego. Ale to wynika z jednej prostej rzeczy. Nie ma nikogo tak bezwzględnego w polskiej polityce jak Tusk, który tę bezwzględność przełożył na swoją politykę wobec Rosji i zupełnego ignorowania wszystkich głosów, które go ostrzegały przed tym. Więc to jest człowiek, który już przekroczył Rubikon, za którym nie ma powrotu. On nie ma nic do stracenia, podczas gdy wszyscy inni mają wiele do stracenia. On już jest po tej linii, już nie będę używał tej jego argumentacji manichejskiej, że jest po tej stronie, co to wszyscy wiedzą, po której jest, ale taki człowiek jest zdecydowany i zdeterminowany, a wszyscy inni jeszcze mają nadzieję na uprawianie normalnej polityki. Czyli tutaj moglibyśmy wrócić też do początku pana artykułu, do Lidu. W tym artykule opozycyjni liderzy i politycy bardziej boją się współpracy z szefem PO niż przegranej w wyborach. To jest rzeczywiście ciekawa myśl, ale i myślę, że też adekwatna do tego, co obecnie się dzieje. I dostaną subwencje, to sobie przeżyją. Natomiast jeśli wpadną w niszczarkę Donalda Tuska, to różnie z tym. A Donald Tusk wrócił do polskiej polityki, tak na koniec zapytam, z refleksją, jeżeli chodzi o swoją polityczną przeszłość również w Polsce? Czy może z takim przekonaniem o swojej nieomylności? Nie, on wrócił z przekonaniem, że był za mało bezwzględny i twardy, i że jak będzie jeszcze bardziej bezwzględny, to na tym wygra. To jest oczywiście złudzenie. Wszyscy tyrani tak mieli. Zobaczymy, czym to się skończy. Mocna ocena pozycji, czy też sylwetki bardziej politycznej Donalda Tuska. Redaktor Stanisław Janecki, Tygodnik Sieci. Pięknie dziękuję za nasze spotkanie, za naszą rozmowę, a państwa oczywiście zachęcam do pozostania z telewizją w polsce.pl. Wracamy za chwilę.